kolory. Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z testem wielkanocnych słodyczy. Takie edycje wielkanocne. Będziemy dzisiaj próbować, testować. Będę oceniać w skali od 1 do 10. Były kiedyś testy słodyczy zagranicznych na moim kanale, a dzisiaj taki nietypowy filmik. Jestem króliczkiem i serdecznie zapraszam was do oglądania. Kiedy weszłam do sklepu, wydawało mi się, że słodyczy tak naprawdę wielkanocnych za dużo nie ma. Są tylko jakieś czekolady i na przykład króliczki wielkanocne. Ale kiedy bardziej się przyjrzałam, kiedy już były takie stoiska wielkanocne, tych słodyczy robiło się naprawdę dużo. Niektóre słodycze są takie inne. Prawie wszystkich słodyczy nie jadłam nigdy, tylko kilka z nich już w tamtym roku spróbowałam. Będzie to też taki test jakby czekolady, bo z różnych firm mam różne króliczki, czekoladki i ogólnie wszystko z czekolady. Zacznę od takich jajeczek, Cream Eggs, Cadbury. W środku jest takie jakby jajko, to mnie najbardziej zdziwiło, zobaczcie. Naprawdę, to jest dziwne i dzisiaj przetestujemy. Jest ich w środku 5, ja je kupiłam w Tesco. No i nie pamiętam ceny. Jak będę coś pamiętała, to będę wam mówić i z jakiego sklepu. Wygląda to w środku tak, ale źle otworzyłam. Brawo dla mnie! Powinno się otwierać... Jak to się otwiera? Wzięłam sobie jedno jajeczko i zobaczymy, jak to wygląda. No i takie jajeczko. Na razie mam samą czekoladę, a tam w środku jest taka jakby pianka. Dosyć dziwne, bo jest dobra czekolada, ale w środku jest taki bardzo słodki lukier, który już nie jest dobry. I to jest bardzo słodkie i już się zamuliłam. I ja nie wiem, jak dalej te słodycze będę jadła. No ale ogólnie takie słabe. Czekolada bardzo dobra, środek nie za bardzo. Bardzo fajnie to wyglądało. No i myślę, że tak 6 na 10. Teraz taka marchewka z Linda, Giant Carrot. I tutaj, jak zobaczyłam, są takie małe czekoladowe marchewki, jajeczka i króliczek. Tego zaraz zobaczymy. Ogólnie bardzo fajny pomysł z taką marchewką. Sporo tu tego jest. I myślę, że to wszystko jest z czekolady, dlatego wezmę na przykład jajeczko. I zobaczymy, ja bardzo lubię czekoladę z Linda. Zobaczymy, czy będzie w środku też, czy będzie puste. O tak! To smakuje jak te czekoladki Linda. Naprawdę uwielbiam czekoladę Linda. Jeżeli nigdy nie próbowaliście, to naprawdę koniecznie spróbujcie. Jest ona przepyszna, w środku ma takie nadzienie też czekoladowe. Naprawdę, to jest, myślę, że tak 9 na 10. Dalej coś takiego, są to Smarties'y i to są takie czekoladowe jajeczka, które mają podobno w środku Smarties'y. Nie wiem, jak to wygląda, pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Kupiłam to również w Tesco i oczywiście nie pamiętam ceny. Bardzo ładnie zapakowane i pięknie wygląda. Jest 8 tutaj ich. Czekolada, jajeczko. Ta czekolada smakuje jak z takich tanich kalendarzy adwentowych. Jeszcze ma taki gorzki posmak. A tych Smartiesów to tak biednie w środku. 6. Więc spodziewałam się czegoś lepszego. Smartiesy dobre, ale czekolada nie. Jeżeli chodzi o sam pomysł, to bardzo fajny. Ale tych Smartiesów trochę mało. Tutaj tak tyle na opakowaniu, a w środku 6. Dlatego oceniam to tak 5 na 10, bo czekolada jest niedobra. Dalej coś takiego, Milky Bar z Nestle, Mini Eggs.
kupiłam również w Tesco za około 5 zł. Zobaczymy. Ich w opakowaniu jest dosyć sporo i zaraz zobaczymy, czy są dobre. Nigdy czekolady z Milky Bar nie jadłam. Ja za białą czekoladą tak nie przepadam za bardzo. Ale tam coś jest w środku i zaraz drugiego przygryzę. Aha! W środku jest taka biała masa, a na wierzchu jest taka skorupka. Dość dobre, tylko że strasznie słodkie. Dla osób, które lubią białą czekoladę, będzie bardzo dobre. I oceniam to tak 7 na 10. Dalej taka czekoladka z Goplana. Ja ją kupiłam w jakimś takim markecie, takim wiecie, sklepie, nie pamiętam nazwy, ale nie upewniam, możecie w wielu sklepach dostać. Pachnie taką czekoladą deserową i ciekawe coś w środku. Uwielbiam tą masę. Tam w środku taka przepyszna masa, taka krówkowa, mleczna, która jest naprawdę bardzo dobra. Ona jest taka dosyć twarda, nie jest taka płynna. Naprawdę jest bardzo dobra. Nie jest to też za słodkie, ponieważ na wierzchu jest deserowa czekolada, a nie mleczna. I oceniam to tak 8 na 10. Teraz rzecz, która w tamtym roku nie była tak ogólnodostępna jak w tym. Prawie w każdym markecie można ją dostać teraz. A są to takie jajeczka. Tutaj mam z Milki. Tutaj mam takie jakieś zagraniczne. I tutaj mam takie z Lidla. Na początku te z Milki, na obrazku jest taka czekolada mleczna i taka pianka. Ja je w tamtym roku jadłam, ale już nie pamiętam ich smaku. Na opakowaniu była instrukcja, żeby wziąć tą łyżeczkę i to przyciechać, ale ja to ugryzę. To jest bardzo słodkie. Czekolada jest bardzo dobra, bo jest z Milki, a pianka jest taka mleczna i jest taka, no, bardzo słodka. Te są bardzo dobre, chociaż masa jest taka muląca i dosyć słodka. Dalej takie, one mają czekoladowe nadzienie, a nie takie mleczne. Wow! Ale śmiesznie, mają taką łyżeczkę do lodów i jest jedna i takie cztery jajeczka. Się wymazałam. To na dzień jest czymś mi się kojarzy. Czekolada jest taka dosyć dobra. Kojarzy mi się z takimi kalendarzami adwentowymi. Wszystko mi się kojarzy z kalendarzami adwentowymi. Ta masa jest taka czekoladowa. Smakuje mi to takim tortem i takimi lodami czekoladowymi. Ale są bardzo dobre. I te na końcu. Coś tu jest dziwne, bo kształt tego jajka jest taki sam jak tam. Nie wiem, czy ta sama produkcja. Nie wiem. Czekolada jest bardzo twarda. Twardsza niż od Milki. I tutaj masa jest zdecydowanie lepsza, bo jest mniej słodka i nie jest taka bardzo puszysta. I tam jej naprawdę na 100% smakuje. Myślę, że te jajeczka są naprawdę bardzo dobre i wygrały ten test spośród trzech. I te oceniam tak 9 na 10, ten oceniam tak 5 na 10, a to tak 7. Dalej Kinder Niespodzianka w świątecznej wersji wielkanocnej. Zobaczymy, jaka będzie niespodzianka. Jakiś ludek. A w środku był taki ludek, który ma kij do baseballa. I jest dosyć słodki. Czekolady nie będę testować, ponieważ chyba każdy zna ten smak. Jak jesteśmy przy Kinderze, to mam tutaj takie jajeczka orzechowe. Teraz zobaczymy, jak smakują. To jest naprawdę dobre, bo ja wolę białego Kinder Bueno, a to jest połączenie ciemnego z białym, bo tam są takie prześwity białego. Naprawdę bardzo dobre. To jest z takiego Kinder Bueno. Ale on jest naprawdę dobry, jest taki wyważony smak, pyszny. Takie 9,5 na 10, naprawdę. Teraz taki mini egg z Milki. Kolorów jest dosyć sporo. Jest żółty, fioletowy, biały, różowy. Wezmę fioletowy. Taka, taki
jakie to jest twarde, jakie taka skorupka to jest. Au! Czekolada w środku jest bardzo twarda. Taka jak po prostu w kostkach. Bardzo dobre, tylko do jednego mogę się przyczepić, że ta skorupka jest naprawdę bardzo twarda, a w środku czekolada też jest, więc jest to naprawdę bardzo twarde, a jeżeli takie lubicie, no to polecam. I myślę, że tak 8 na 10, bo są takie inne i naprawdę niespotykane, bo nigdy nie widziałam takiego słodycza. No i również coś ze Smarties'ów, Hen House i tutaj jest kogut i co tam jest? Jajeczko. Zaraz zobaczymy w ogóle, jak to się otwiera, bo tego też ja nie wiem. Otworzyłam dom. W środku jest coś dla dzieci. Wezmę sobie tego koguta, a to jajko zostawię. Jest dosyć takie ciężkie. Wygląda tak. I zobaczymy, ile jest w środku Smartisów. Powiem wam szczerze, że czekolada nie jest dobra, naprawdę. I oceniam ją tak 2 na 10. Ale coś jest w środku, co ja widzę. I muszę rozwalić tego koguta, bo jest tam jajeczko. A w środku również jest chyba z 6-7 Smartisów, które są dobre. Sama czekolada w sobie nie jest dobra, naprawdę. Ale jeżeli chodzi o pomysł, to naprawdę, naprawdę oceniam go tak 8 na 10. A jeżeli chodzi o czekoladę, no to tak 2 na 10. Smartisy, no to tak z 8 na 10. No i tak właśnie to oceniam. Dalej coś takiego, taki zestaw. I tu są jakieś kurki, czekoladki, jakieś króliczki, zobaczymy. Years later. Dostałam się i w środku są różnego rodzaju czekolady. Jest biała, gorzka i mleczna. Spróbujemy mlecznej i zobaczymy, jak smakuje. Mam tutaj taką kaczuszkę. Nigdy z tej firmy czekolady nie jadłam. W środku jest takie nadzienie orzechowe, jak w Merci, tym takim pralinkowym. Bardzo dobre. Naprawdę mi to smakuje i oceniam to tak 9 na 10. Dalej taka owieczka i tutaj są narysowane rzeczy, jakie tam się znajdują. Fajne pomysły ogólnie na święta wielkanocne, żeby ozdobić pudełko. I w środku jest kilka rzeczy. Mam tutaj kurczaczka. One są w środku puste. Ta czekolada jest naprawdę dobra. Nie jest taka za słodka. Taka wpada w deserową i naprawdę tak gdzieś z 7 na 10. Teraz takie czekoladki, które również ładnie wyglądają. Mam tutaj baranka i odczepię mu głowę. Jestem taka zła. W środku jest taka czekoladka i zobaczymy, jak smakuje. Nie wyczuwam tutaj za dużo smaku. Bardziej jest taka słodka i lekko kakaowa. Tutaj bardziej nie chodzi o czekoladę, tylko o sam pomysł i o postawienie tego gdzieś. To naprawdę na plus i oceniam to tak 7 na 10, jeżeli nie, 8 na 10, jeżeli chodzi o wygląd. A jeżeli chodzi o czekoladę, no to jest taka zwykła i myślę, że tak pół na pół, 5-6. Dalej takie dwa króliczki z firmy Nie znam. Naprawdę są ślicznie zrobione i bardzo mi się podobają, bo mają dużo detali i naprawdę. Jeżeli by była jedna zmiana ustawienia, to przepraszam, ale testuję tą czekoladkę. Bardzo dobre. W środku jest taki krem czekoladowy. Ten krem nawet bardziej mi smakuje niż sama czekolada. Tej białej już nie będę testować. Ale też pewnie w środku ma ten krem, bo nawet delikatnie prześwituje. Myślę, że tak 6 na 10 oceniam tą czekoladkę. Teraz już ostatnia rzecz, czyli takie małe jajeczka z Merci. Są tu różne kolory i myślę, że każdy znaczy coś innego i ma inny smak. Czyli wezmę różowy. W środku różowego była ciemna czekolada i spróbuję, czy jest dobra. Naprawdę bardzo dobre. W środku jest wypełnienie tej czekolady. I naprawdę ja bardzo lubię czekoladki Merci, więc myślę, że tak 9 na 10. Naprawdę słodycze wielkanocne są bardzo dobre, tylko niektóre nie przypadły mi do gustu, ale oceniam ten test na plus. Dziękuję Wam za oglądanie, stawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!